Gorące pytania w telewizji w Polsce.pl. Mówimy o Stanach Zjednoczonych, mówimy także o pewnej przychylności, trudno, żeby jej nie zauważyć, mediów liberalnych do Joe Bidena, a także niechęci dla Donalda Trumpa. Tutaj polskie, można powiedzieć, media liberalne, Gazeta Wyborcza, państwo widzą. Amerykański horror to czwartkowe wydanie. Trump podburza Stany. USA czekały jeszcze na wynik z kilku stanów, gdy prezydent Trump ogłosił zwycięstwo, mówiąc o oszustwach demokratów i sugerując sądom, by nakazały koniec liczenia głosów. Gazety codzienne mają tę trudność, że jakby zamykają swój numer, kierują go do drukarni wcześniej, niż pojawiają się te wieczorne i poranne informacje, no a te mówią już o przeważającej liczbie głosów dla Joe Bidena, ale fakt, że media liberalne, zwłaszcza w Europie, ale i w Stanach Zjednoczonych przede wszystkim, opowiadają się po jednej stronie i o tym mówiliśmy pośrednio w poprzednim punkcie programu. Kontynuujemy rozmowę z Aleksandrą Rybińską i Jarosławem Guzym. Witam gości ponownie. I na początek obecna w studiu Aleksandra Rybińska. Jak już dzisiaj komentowane jest to, co się dzieje? Aleksandro, ty wertujesz te media, głównie niemieckie, ale także właśnie amerykańskie, przez cały czas. O czym tam się pisze? No, muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o niemieckie media, to zawsze lektura tych mediów jest trudna dla ludzi zrównoważonych. I muszę powiedzieć, że znów same siebie przekraczają swoje możliwości. Raz za razem jestem zdziwiona, że można jeszcze bardziej. Więc dowiedziałam się ze Szpigla, że Trump ma 3 zaburzenia osobowości. O. Nawet został pewien psycholog skonsultowany, który stwierdził, że ma zaburzenia osobowości histrioniczne, jest narcyzem i psychopatą. O. Z Fokusa niemieckiego dowiedziałam się, że nie można rozmawiać z tym wariatem, z tym szaleńcem niezrównoważonym psychicznie. Czyli można powiedzieć, że te liberalne media niemieckie, lewicowe, idą na całość. I myślę, że takich rzeczy nawet nie przeczytałam na CNN-ie, który tradycyjnie, wiadomo, wspiera Joe Bidena, wspiera demokratów. Więc można powiedzieć, że europejskie media nawet szaleją troszeczkę bardziej niż te amerykańskie. Oczywiście za tym kryje się też pewien interes. Niemcy są przekonani, że Biden będzie dla nich lepszym, korzystniejszym prezydentem z różnych przyczyn. Jednym jest, myślę, że nie, myślę, że dosyć taka nadzieja, która się nie spełni, czyli to, że nie będzie sankcji na Nord Stream 2 i pewne rzeczy się ułożą troszeczkę bardziej. A tutaj to rzeczywiście, bo Joe Biden jest uznawany za mocno antyrosyjskiego. Ale to jeszcze nie uzasadnia robienia z polityka, który był przez jedną kadencję prezydentem jednak Stanów Zjednoczonych, szaleńca, wariata, pewien pogardliwy ton, który w tych artykułach, no, wybija bardzo mocno z tych artykułów. No oczywiście, no, w tej chwili widzimy, no, jest pewna walka między tymi mediami konserwatywnymi, liberalnymi w USA, ale konserwatywne właśnie nakręcają kwestie fałszerstw, kwestie tego, że głosy jeszcze nie są przeliczone. Z drugiej strony te liberalne media mówią, że zaczynają sugerować, że dlatego Trump próbował przepchnąć sędzię Amy Coney Barrett, która została nominowana do Sądu Najwyższego przed wyborami. Udało się ją rzeczywiście przepchnąć przez Senat. Jej kandydatura weszła do Sądu Najwyższego. No to powoduje, że rzeczywiście konserwatyści mają przewagę nad liberałami w Sądzie Najwyższym 6-3. I tu demokraci sugerują, że i za nimi liberalne media, że jeżeli będą skargi rzeczywiście skierowane na te wybory do Sądu Najwyższego, że to zostało zrobione przez Trumpa po to, żeby on podjął korzystne dla niego decyzje w tej sprawie. No to są oczywiście wszystko insynuacje. Natomiast no tutaj widać, to jest ta linia sporu obecnie i muszę powiedzieć, że jednak mimo wszystko media europejskie to jest naprawdę rzecz niebywała, co tam można przeczytać o Trumpie. Tak było w 2016 roku, tak jest i teraz. To się nic nie zmieniło i można powiedzieć, że także i te media zasadniczo się niczego nie nauczyły i no, nie ma co liczyć na jakąś bardziej zróżnicowane relacjonowanie tych wyborów.
No właśnie, jak to wygląda także w naszym kraju? Tutaj choćby Tomasz Lis na Twitterze zabłysnął kilkoma takimi wypowiedziami bardzo mocno emocjonalnymi. Mówię o tym dlatego, że to przedstawiciel, redaktor naczelny Newsweeka, który w Polsce uważany jest za takie, no i jest, liberalnym medium. Głosił, wpisywał różnego rodzaju wpisy mówiące o tym jasno, że sprzyja Joe Bidenowi, krytykując bardzo mocno, że to koniec demokracji, jeżeli wygra Donald Trump. O tym mówiliśmy chwilę w poprzednim punkcie programu, właśnie od tej takiej jakby trudno powiedzieć logicznej wersji demokratów, partii demokratów, która mówi o tym, że właśnie demokratyczne wybory nie mogą oznaczać wygranej Donalda Trumpa, bo to nie jest demokratyczny kandydat. W jaki sposób na to patrzy Jarosław Guzy? Jak to jest widziane także u nas w Polsce? I wreszcie, dlaczego tak się dzieje, ale także co to będzie oznaczało dla naszego kraju i dla naszych relacji? No w Polsce mamy rząd prawicowy jednak, konserwatywny. Po pierwsze zaznaczyłbym, używam pojęcia liberalne, ale używam w szczególnym znaczeniu, bo w dawnych czasach w Stanach Zjednoczonych określenie liberalne nie znaczyło to, co znaczy teraz. Określenie liberalno-lewicowe bardziej by pasowało, wydaje mi się, bo liberalne oznacza między innymi tradycji amerykańskich, zwłaszcza dopuszczenie do głosu również innych opcji politycznych. A tutaj mamy do czynienia z czymś, co trochę nam trąci takim, jak to francuska filozof Chantal de Sol określa, miękkim totalitaryzmem. Tylko nasze poglądy są słuszne, tylko nasze wybory są demokratyczne, tylko my reprezentujemy demokrację, a reszta to jest autorytaryzm czy inne paskudne rzeczy, do faszyzmu włącznie. Jak popatrzeć na retorykę, która jest używana przez tych bardziej radykalnych i bardziej szczerych, otwartych przedstawicieli tego skrzydła politycznego, to rzeczywiście nawet takie określenia się zdarzają. Donald Trump stał się obiektem negatywnej kampanii. Te wybory amerykańskie polegały na tym, że był to plebiscyt antytrumpowy i no, prawie wszystkie media, prawie wszystkie, dominacja mediów liberalnych jest ogromna w Stanach Zjednoczonych i również w Europie, prawie wszystkie portretowały go w sposób skrajnie niekorzystny. Rzeczywiście ta wojna Trumpa z mediami, którą zresztą sam prowadził, używając niewybrednego języka, i też musimy pamiętać o jego ekscentryzmie, jeśli chodzi o styl komunikacji czy styl uprawiania polityki w ogóle, ale w tym tkwi głębszy problem. I również jeśli chodzi o te europejskie media, Aleksandra Rybnicka słusznie zwróciła uwagę, że za tym kryją się interesy. I ten antytrumpizm prezentowany między innymi przez środowiska liberalne, przez establishment w krajach europejskich, zwłaszcza tych, które mają duże interesy, czy w Unii Europejskiej, czy w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, tam antytrumpizm ukrywa antyamerykanizm de facto, bo w badaniach, które były robione w Niemczech, okazało się, że to nie jest tylko kwestia Trumpa, to jest kwestia po prostu stosunku do Stanów Zjednoczonych. W Niemczech odezwały się bardzo nieprzyjemne sentymenty, właściwie resentymenty, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone. I Ameryka, zwłaszcza ta tradycyjna, która ustawiła się za Trumpem i która ciągle jest silna, jak się okazało, po prostu nie jest lubiana. I najchętniej tych Amerykanów, może poza parasolem atomowym, który chroni w ostateczny sposób przed krajami takimi jak Rosja, tę Amerykę to chciałoby się z Europy usunąć. Wszystkie spory handlowe na przykład, które są między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, które podniósł Trump, kwestia relacji z Chinami na przykład, to są duże interesy po prostu i w Stanach Zjednoczonych, i w Europie Zachodniej. Wiele środowisk biznesowo-politycznych robi interesy z Chinami. Zresztą sprawa Joe Bidena i tego, co działo się, jeśli chodzi o ten incydent medialny, ale bardzo istotny i bardzo charakterystyczny. No, sprawa tych interesów, które syn Bidena robił nie tylko na Ukrainie, ale również w Chinach. Zwrócę uwagę, że media, nie te tradycyjne, ale te społecznościowe, Twitter, Facebook, zablokowały aż do ostatniego dnia wyborów rozpowszechnianie informacji o właśnie tych mailach, które ujawniały interesy syna Joe Bidena w Chinach. Twitter blokował także wpisy Donalda Trumpa.
nie trzeba daleko szukać. Tak, i właśnie to jest zresztą wyzwanie duże, jak uregulować to w demokracji, jeśli chodzi o funkcjonowanie mediów społecznościowych, bo zaczyna mieć do czynienia ze sprywatyzowaną cenzurą. A czy to są media społecznościowe, czy to są prywatne interesy, gdzie ktokolwiek, kto siedzi jako kontroler, moderator dyskusji, czy może decydować o tym, co jest dopuszczalne, a co nie jest dopuszczalne. Oczywiście w przypadku tych gigantów technologicznych jak Facebook i Twitter, to oczywiście też jest związane z tym, że Donald Trump zapowiedział, że zamierza uregulować tą branżę, czyli w jakiś sposób przywołać te firmy do porządku, i w związku z tym one też miały jakiś interes w tym, żeby nie było reelekcji, tak. Do ponownej wygranej Donalda Trumpa, więc tutaj też na dodatek rzeczywiście były jakieś głębsze interesy za tym stojące. Z jednej strony zwróćmy uwagę, Joe Biden w kampanii wyborczej mówił o Polsce, że to totalitaryzm, porównując do białoruskiego, który należy zwalczać. Z drugiej strony, Olu, ty napisałaś właśnie na wspomnianym Twitterze, że brałaś udział w dyskusji w niemieckich mediach, w której porównywano Donalda Trumpa do Hitlera. Swobodnie w debacie publicznej. Czy to w ten sposób będzie wyglądało? Czy jesteśmy w stanie, jako medium konserwatywne też, w jakiś sposób odeprzeć to, co się dzieje, no nie tylko w kraju, ale czy Ameryka także sobie z tym poradzi? No, to jest pytanie, bo pani, która tą uwagę uczyniła, to była amerykańska polityk Partii Demokratycznej, która krzyczała bardzo podniecona, że Trump to Hitler i Mussolini w jednej osobie i że niszczy debatę publiczną, więc czyniłam ją uważną, że tego typu porównania czynią debatę publiczną niemożliwą wręcz. No, jeżeli ktoś jest Hitlerem i jego zwolennicy to są zwolennicy Hitlera, w związku z tym nie ma o czym rozmawiać. To znaczy, no, nie rozmawia się ani z Hitlerem, ani z jego zwolennikami. I tym samym nie ma ani debaty, ani tak naprawdę nie ma Ameryki, no bo w tym momencie wykluczamy wszystkich innych. No jeżeli ktoś jest złem wcielonym, to rzeczywiście nie możemy z nim mieć nic do czynienia. Więc tu widzę dużą trudność. To tutaj wracamy do tego, do tej zapowiedzi Joe Bidena, o tym wzrastaniu się Ameryki, o tym pogodzeniu Amerykanów ze sobą. U nas w Polsce też mamy polityków, którzy szafują tym, którzy mówią, że o, PiS dzieli, a my gorzej niż trzecia Rzesza, a my połączymy, gorzej niż trzecia Rzesza, więc to są tego. I jest to ogromna hipokryzja i nie wiem, szczerze powiedziawszy, nie wiem, jak to przejść, bo ten konglomerat medialny jest ogromny, bo lewicowe media dominują, to jest dominujący światopogląd, ten długi marsz przez instytucje pokolenia 68 spowodował, że oni są dzisiaj establishmentem. Zresztą zwróćmy uwagę, ile lat mają obaj kandydaci na prezydenta, czyli mamy w Partii Demokratycznej młodych milenialsów, nawet już pierwszych Zetów, nastąpiła jakaś zmiana pokolenia. Ona się zupełnie nie znalazła odzwierciedlenia w tych wyborach. W związku z tym, no, mamy jakiś też pokoleniowy tutaj problem. No, obaj panowie zarzucali sobie nawzajem, są emerytami, no słusznie, bo rzeczywiście tak jest w czasie kampanii, ale coś tutaj rzeczywiście jest też na rzeczy pod tym względem, no bo to młode pokolenie wychowane przez tych, którzy dzisiaj stanowią establishment lewicowy, jest jeszcze bardziej radykalne. Czy wygrywa ten stary, i w cudzysłowie i nie, establishment? Wygrywa na ten moment Joe Biden. Na ten moment tak, Joe Biden to jest stary establishment. To jest ta część Partii Demokratycznej, która jeszcze szczerze ma kontrolę nad partią. To jest Elizabeth Warren, to jest Nancy Pelosi, to jest to pokolenie. I ona na razie kontroluje demokratyczny Kongres Narodowy i to wszystko. Natomiast już prą ci młodzi, o wiele bardziej radykalni, Alessandra Ocasio-Cortez, to są politycy, się dostali milenialsi do Izby Reprezentantów, ona chyba została ponownie wybrana teraz, i oni rzeczywiście usiłują przesunąć demokratów coraz bardziej na lewo. I oczywiście także u republikanów widać było w tych wyborach do Senatu, Izby Reprezentantów, są nowi, młodsi politycy. I jest pytanie, co stanie się po Joe Bidenie? Kto będzie kandydatem republikanów na prezydenta, bo na pewno już nie Trump, i kto będzie kandydatem demokratów po Joe Bidenie? Bo tutaj, no, myślę, że za kilka lat zobaczymy jakieś bardzo znaczące zmiany. Jarosław Guzy, stary establishment i co dalej? No, stary establishment i ta polaryzacja polityczna
Ja stawiam tezę od dłuższego czasu, że polityka amerykańska się polonizuje, więc odnosząc się również do tej rywalizacji, również na emocje, bo przecież my emocje mieliśmy ogromne w czasie wyborów prezydenckich chociażby, też to wszystko jest podszyte pandemią, to też musimy pamiętać o tym, że nastroje społeczne są z tym związane. To jest taki szerszy problem, z którym mam do czynienia obecnie w polityce. Ale jeśli chodzi o ten radykalizm lewicowo-liberalny, myślę, że prawica, konserwatyści popełniają błąd, stając się lustrzanym odbiciem tego radykalizmu. To jest taka pułapka, w którą się wchodzi. No, z drugiej strony mówi się, że jeżeli będzie to droga przez środek, to będzie za mało radykalna. Nie, już do kropki. To nie chodzi o środek. To chodzi o to, że po pierwsze nie warto być reaktywnym, to jest jedna rzecz, i odpowiadać tym samym lustrzanym odbiciem właśnie. Konserwatyzm polega na trzymaniu się zasad i do tych zasad powinno się odwoływać. To są zasady bardzo zdroworozsądkowe. Demokracja nie jest systemem sztuczno-abstrakcyjnym, a to jest system, który głęboko tkwi w korzeniach ludzi, którzy czują się wolnymi obywatelami. Ustawiamy kropkę, trzymając się zasad jako medium konserwatywne. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję. Jarosław Guzej, Aleksandra Rybińska. Dziękuję państwu przede wszystkim za uwagę. Dobrego dnia, dużo zdrowia życzymy, a za chwilę kolejne gorące pytania.